Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pachelska. Dzisiaj ze mną jest Artur Rojek, wokalista, kompozytor, twórca katowickiego OFF Festiwalu i teraz w trakcie, pomiędzy jedną a drugą trasą koncertową, bo skończyła się właśnie trasa Kundla, a zaczyna się nowa trasa koncertowa. Skąd w panu ten głód koncertowania? No, ja akurat w związku z wydaniem tej drugiej płyty, której data wydania była marzec 2020, 2 czy tam 3 dni przed narodowym lockdownem, ja tą trasę grałem dosyć dłużej niż zwykle. Zacząłem ją grać w marcu, po 4 koncertach została przerwana, i potem przez następne 15 miesięcy ją dokończałem, kilkukrotnie przesuwając różne daty. Skończyłem ją w czerwcu, latem grałem koncerty plenerowe, letnie, festiwale i tak dalej. To jest troszeczkę, z jednej strony oczywiście głód i przyjemność grania koncertów, bo to jest super sprawa, a z drugiej strony jest to trochę inna trasa od tej, która miała miejsce wcześniej, dlatego że wcześniej trasa odbywała się w dużych miastach, w dużych salach, od 1500 do 2000 miejsc. Natomiast teraz jedziemy w trasę taką, można powiedzieć, no, bardziej kameralną, wybierając też miejsca, miejscowości, w których albo dawno nie byłem, albo w których nie byłem nigdy. Więc to jest związane z tym. Z drugiej strony, wydałem płytę 1,5 roku temu, a tak naprawdę no, nie miałem okazji jeszcze jej tak mocno ograć. Gdyby nie ten czas pandemii, który zaskoczył nas wszystkich, być może byłbym już po koncertach, po 3 trasach. Natomiast tak się niestety nie stało, więc wracam jesienią tego roku na 17 koncertów do mniejszych miejscowości. A jak się gra dla takiej mniejszej publiczności? Czy to jest dla pana jakaś różnica? Czy pan gra dla 2000 osób, czy dla 200? Wie pani co? Oczywiście zawsze jest to przyjemne, kiedy gra się dla bardzo dużej ilości ludzi. Jest to satysfakcjonujące, widząc, że tyle ludzi przyszło na koncert. Ale z drugiej strony, niezwykłe też jest granie dla mniejszej ilości ludzi w mniejszych salach. W zasadzie ta ilość finalnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma energia, jaka powstaje podczas takiego koncertu między nami stojącymi na scenie, a ludźmi, którzy przychodzą, żeby nas posłuchać. Ja też funkcjonuję na tym rynku bardzo długo i mam doświadczenia z grania koncertów w różnych miejscach, od stadionów po mikrokluby, i nie było czegoś takiego, że któryś z koncertów wspominam gorzej. Na każdym z koncertów, bez względu na jego wielkość, bez względu na wielkość sali i ilość ludzi, no, zawsze ten koncert to jest coś specjalnego. A czego się mogą spodziewać pańscy fani podczas tej nowej trasy koncertowej? Czy to będą koncerty podobne do tych, które już były, czy pan coś szykuje nowego, ekstra? No, ja jestem w trakcie teraz, w zasadzie już nie jestem w trakcie, ale już skończyłem to. Nagranie nowego materiału, który będzie miał premierę, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Natomiast ja z tym materiałem nie wyjeżdżam jeszcze w tą trasę, dlatego że to jest trasa, która promuje cały czas płytę Kundel. Natomiast na pewno na tej trasie słuchacze będą mogli usłyszeć jedną albo dwie nowe piosenki. A oprócz tego, no, piosenki, które nagrałem na pierwszą płytę, na drugą płytę, na piosenki, które nagrałem jeszcze w przeszłości, czy to w postaci Mysłowic, czy Leny Valentino, te wszystkie rzeczy będą ze sobą wymieszane i stworzą cały obraz koncertu. Ludzie bardzo chwalą pana koncerty i nawet wyczytałam taką opinię, że pan jest artystą, który porusza jednocześnie serce i intelekt. I to jest dosyć rzadka sprawa. Pana cieszą takie recenzje? No, myślę, że każdego by cieszyły, jak się ludzie dobrze bawią i wychodzą usatysfakcjonowani, to jest najważniejsze. I będą się dobrze bawić podczas tych koncertów No, najbliższych. myślę, że na pewno świetnie się bawili podczas wiosennej trasy, letnich koncertów, więc nie zakładam, żeby jesienią miał być
miała być ta zabawa być jakaś gorsza. A jesteśmy teraz tutaj u Pana w Pańskim biurze poniekąd, prawda? Tutaj Tak. Pan pracuje w fundacji. Nad czym Pan teraz pracuje? Nad nowym OFF-festiwalem? Znaczy, to jest miejsce takie, które służy mi do pracy nad różnymi projektami, ale rzeczywiście jest to biuro, które w głównej mierze jest zajęte przez osoby pracujące przy festiwalu. Tak, no pracujemy między innymi nad festiwalem, z którym zamierzamy wrócić w 2022 roku. A już wrócić tak w pełnej formie, nie w takiej formie ograniczonej, jaka była do tej pory? Tak, no zamierzamy wrócić w pełnej formie. Natomiast, jak wiadomo, nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, więc no nie, zakładamy, że wrócimy już w normalnej, pełnej formie, uwzględniającej sytuację, jaka będzie miała miejsce i różne rzeczy związane z tym w najbliższych miesiącach. Myślę, że nie ma już takiego promotora w Europie, promotora organizującego festiwal, który nie myślałby o powrocie w pełnej formie. Który by o tym nie marzył wręcz, pewnie. Tak, jestem akurat po takiej dużej międzynarodowej konferencji dotyczącej promotorów, między innymi też festiwali. I no wszyscy patrzą z bardzo dużym optymizmem na to, co będzie w następnym roku. Aczkolwiek z drugiej strony wszyscy mają świadomość, że musimy po prostu się nauczyć żyć i funkcjonować w nowych warunkach. I reagować szybko na zastaną sytuację. Tak. A zdradzi Pan, kto może wystąpić w 2022 roku na OFF-festiwalu? Ja uszczęśliwie zdradziłem to. Informacje możecie sobie podejrzeć na profilach społecznościowych OFF-festiwalu lub na stronie off-festival.pl. To jest grupa kilku artystów, która została ogłoszona. Następni będą ogłoszeni w najbliższych miesiącach. Myślę, że z pierwszym, kolejnym ogłoszeniem wrócimy w okolicach końca października, początku listopada. No, pracujemy nad tym bardzo ostro i tak to będzie 15. edycja, dwa razy odkładana, więc dla nas to jest jakaś taka okrągła, jubileuszowa rzecz i za każdym razem oczywiście przygotowujemy się do festiwalu wyjątkowo i chcemy zrobić imprezę na jak najwyższym poziomie, ale ta 15. edycja to jest jeszcze taki dodatkowy bodziec. Bo przyszły rok będzie dla Pana szczególny nie tylko z tego powodu, ale wiem, że Pan w przyszłym roku 2022 kończy 50 lat. To jest ważna dla Pana data. Czuje się Pan już człowiekiem w średnim wieku? Nie zastanawiam się, czy czuję się w średnim, czy w starym, czy w... Oczywiście czuję upływający czas. Natomiast zaskakujące w tym wszystkim jest to, że kiedy miałem 30 lat i obserwowałem swoich starszych kolegów na scenie, to stałem przed sceną i mówię, że w takim wieku to ja już chyba raczej nie będę grał. Natomiast mam teraz tyle samo co oni, albo może nawet trochę więcej, albo czasami też nawet trochę mniej. I ten apetyt wcale mi nie, tego apetytu mi wcale nie ubywa i w zasadzie nie czuję się jakoś nie tak z wiekiem i z tym, że wykonuję taki zawód, jaki wykonuję, czyli jestem artystą. Myślę, że wiek nie ma tutaj nic ze sobą wspólnego i to co myślałem w wieku 30 lat, raczej świadczyło o takiej mojej niedojrzałości i braku doświadczeń. Dobrze, super. Bardzo dziękuję. Dziękuję.